Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pani Elżbiety, która pisze do nas. Dzień dobry, emerytka, starsza Pani potrzebuje pomocy w codziennym życiu. Czy emerytka może zatrudnić opiekunkę na umowę zlecenia lub na jakąś inną umowę? Czy jej emerytura będzie w jakikolwiek sposób zagrożona? Pozdrawiam, Elżbieta. Pani Elżbieto, jest to ciekawe zagadnienie, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że osoby w podeszłym wieku potrzebują jakiejś doraźnej pomocy. Nie zawsze ta pomoc jest zagwarantowana przez państwo, tak, czy też przez samorządy w postaci jakichś opiekunów środowiskowych, czy też opiekunów z ośrodków gminnych, czy też z jakichś instytucji pozarządowych. Może być taka sytuacja, że taka osoba mieszka w takiej miejscowości, czy też na przykład na wsi, gdzie dostęp do takich opiekunów jest też ograniczony. Więc faktycznie mamy do czynienia z zatrudnianiem takich opiekunów bezpośrednio przez takie osoby lub rodziny tych osób. Jest to co prawda zagadnienie, które pojawia się tak, w takiej formule, że te osoby są zatrudniane na czarno, tak? Czyli po prostu porozumiewają się osoby chcące zatrudnić takiego opiekuna z tym, że opiekunem, tak, na jakąś konkretną stawkę, czy to godzinową, czy tygodniową, miesięczną, tak, i ta osoba świadczy jakieś usługi, tak, opiekowania się taką osobą starszą. Oczywiście nie doradzamy tego, ponieważ zatrudnienie takiej osoby na czarno wiąże się z konsekwencjami prawnymi i też nie powoduje nawiązania stosunku pracy, czy też nie jest w żadną formułą zabezpieczającą zarówno takiego pracodawcę, jak i takiego pracownika. Więc faktycznie prawnie jest możliwe zatrudnienie przez osobę fizyczną jakiejś osoby, która będzie opiekunem, i nie trzeba tutaj być przedsiębiorcą, żeby taką osobę zatrudniać. Natomiast faktycznie wiąże się to z jakimiś obowiązkami, tak? I te obowiązki to przede wszystkim fakt zgłoszenia takiej osoby w terminie 7 dni od daty zatrudnienia na formularzu ZUS-ZUA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ wówczas jesteśmy pracodawcą i płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które są odprowadzane od tego przewidzianego dochodu, tak, na który się umawiamy w umowie, i jesteśmy odpowiedzialni za odprowadzanie składek za tą osobę. Więc trzeba dokonać jakichś czynności, tak, tutaj i trzymać się tej procedury, ale także trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za wyliczenie tych składek, ponieważ to wyliczenie musi być zgodne z przyjętymi wzorami, tak, i przepisami, które obowiązują. Jest to dosyć kłopotliwe. Często mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoby po prostu zatrudniające w ten sposób opiekunów zlecają jeszcze zewnętrznym biurom rachunkowym czy też księgowym wyliczanie tych składek i się robi taki troszeczkę taka sytuacja, że mamy wzajemne świadczenie usług. Natomiast jest dlatego sposobu pewna alternatywa, którą możemy wziąć pod uwagę, ponieważ są po prostu takie firmy, które specjalizują się w świadczeniu takich usług opieki nad osobami starszymi za miesięczną opłatą i po prostu biorą na siebie całą tą stronę proceduralną, rozliczeniową, ZUS-owską, tak, i wliczają to sobie po prostu w cenę świadczenia tej usługi. Czyli można by było się rozejrzeć za taką firmą, która ma oczywiście jakąś renomę, istnieje na rynku dłużej, zatrudnia wyspecjalizowanych opiekunów. Często są to osoby z jakimś wykształceniem pielęgniarskim, medycznym, czy też bezpośrednio są wykształcone w kierunku opiekuna osób starszych, i te firmy świadczą usługi wynajmowania, tak, czy też pracy tychże ich pracowników na rzecz takich osób za konkretną miesięczną opłatą. Są to często formuły abonamentowe, że płacimy abonament, są to często też formuły w postaci stawek godzinowych, i taki opiekun przyjeżdża na kilka godzin, kilka razy w tygodniu, tak, w zależności od tego ustalenia, i się tą osobą starszą opiekuje. Więc to są jakby dwie alternatywy, które zgodne są po pierwsze z obowiązującym prawem,
ale wymagają różnego stopnia zaangażowania osoby, która to zleca, czyli tej osoby starszej, czy też jej rodziny, tak? Jeżeli mamy dużo czasu, jeżeli jesteśmy zorganizowani na tyle, żeby samemu rozliczyć taką osobę, odprowadzać za nią składki do ZUS, no to możemy oczywiście to zrobić, jest to zgodne z prawem, możemy taką opiekunkę zatrudnić jako osoba prywatna. Może być to opiekun osoby starszej, może być to też opiekun do dzieci. Nie ma takiej, nie ma żadnego problemu co do tego, nie ma tutaj żadnych określeń, czy ta osoba musi spełniać jakieś warunki. Nie trzeba też, tak jak mówiłem na początku, prowadzić działalności gospodarczej, żeby taką osobę zatrudnić. Ale stajemy się płatnikiem i w zależności od tego, jaka to będzie umowa, większość umów w tej chwili, czy to umowa zlecenie, czy umowa o pracę, są oskładkowane. Wiąże się to też z dodatkowymi kosztami po stronie tego zatrudniającego, tak, czyli pracodawcy w tej sytuacji, ponieważ kwota wynagrodzenia netto, którą na rękę dostaje taki pracownik, jest inna niż kwota brutto, którą musi przygotować taki pracodawca, i jeszcze po jego stronie są do odprowadzania składki, czyli tak zwany całkowity koszt pracodawcy. Też to trzeba wziąć pod uwagę, że to będzie duża rozbieżność pomiędzy tą kwotą wypłacaną do ręki, a kwotą, którą musimy mieć, żeby takiego pracownika na danej umowie zatrudnić. Natomiast jeżeli nie mamy możliwości tego rozliczania tego osobiście, nie chcemy się, mówiąc kolokwialnie, bawić w dodatkowe zatrudnienie jakiegoś księgowego czy jakiegoś biura rachunkowego, które nam to będzie rozliczać, jeżeli jest to doraźna sytuacja, czyli trzeba, żeby taka osoba pojawiła się kilka razy w tygodniu na jakiś czas i zajęła się taką osobą starszą, no to skłaniałbym się jednak ku temu, żeby skorzystać z usługi firmy, która się tym zajmuje profesjonalnie, tak, i płacić bezpośrednio za tą wykonaną usługę, jakiś ustalony w umowie abonament. Może być to po prostu korzystniejsze finansowo w mojej ocenie niż faktyczne zatrudnienie na stałe takiego opiekuna, bo odprowadzanie składek, tak, cała ta procedura dodatkowa może powodować, że będzie to mniej opłacalne. Jeżeli jeszcze miałaby Pani jakieś pytania w tym zakresie, to oczywiście zachęcamy do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.